Hej, witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj kolejny unboxing, ale dzisiaj coś innego. Coś fajnego. Coś, co zawsze chciałem mieć. No i mam. Coś od Valve, o tak powiem. Ale wy będziecie wiedzieć. Tak, kupiłem konsolkę Steam Decka od Valve. Ona tak właśnie przychodzi. W takich pudełkach. Oznaczeniami, wiadomo. Valve. Z numerem, z tymi wszystkimi. Każdy się mnie zapyta, po co ci ta konsola? Przecież tyle i tak masz konsol tego wszystkiego. Ta konsola mi się przyda do tego, że nawet jak podczas live będę robił jakiegoś live'a, czy przed live'em, mogę sobie pograć takie inne gierki, niż to, co byście chcieli zobaczyć na streamach, czy na odcinkach, nie? Mogę sobie pograć właśnie różne gry na Steamowski, na Steamie, nie? Każdy się też zapyta, dlaczego akurat Steam Deck, dlaczego nie na przykład Lenovo Legion, który kosztuje 2700 chyba, 512, czy Asus? Asus, ten nowy, ale ten nowy kosztuje prawie 5 koła. Starsza wersja kosztuje na ponad 2600 też tak około, czy MSI, nie? Ale mówię, wybrałem sobie Steam Decka. Nie kupowałem w Polsce, tylko przez Steama. On kosztuje 2600. Tak, dobrze mówię? Dobrze mówię. 2600. No ja nie wiem, tam ja ogólnie zaokrąglam sobie to. No. I też się będą takie osoby, które się będą mówić, że wziąłem na to kredyt. No tak, wziąłem kredyt, kurwa, i to dwa razy. Jedyne co spłacam to telefon i konsolę PS5, no i nic więcej. Tak na serio. Coś jeszcze miałem mówić, ale już mi wyszło z głowy. Może się przypomni. Ten. No to co? Rozpakowujemy, nie? Dzisiaj przyjechało. Ogólnie szło to czekajcie, w poniedziałek zamawiałem, no i w poniedziałek dostałem, no czyli no tak 7 dni, no 6 dni, bo jeszcze tam weryfikacja była, te inne rzeczy kupowałem na Steamie, no i przyszło, nie jest ani uszkodzone widać, ani nic. Więc na serio, postarali się, kurierzy nawet postarali się, że to wyszło, nie? Dobra. A, jeszcze jedna rzecz. Patrzcie. Czekajcie, coś miałem. No i znowu zapomniałem. Dziury w głowie, alkoholik i te inne rzeczy. No tak bywa, no niestety. Jak się przypomni, to się ten, nie? Dobra, no co pierwsze mamy? No na pewno tutaj mamy ładowarkę. Ładowareczkę. To jest zaplombowane. Zobaczymy. Czy jest europejska? No jak europejska, już widzę. Z logiem Valve. Steamowskim. No fajne. Fajna, taka nietypowa. Ile ona ma? Chyba 45W. 45W na ładowanie typu C. C. Typu C. I co tu jeszcze w środku mamy? Papierologia. Tak jest, papierologia. Od Valve. Czyli takie bruszulka. No to więc mamy pierwsze to, wiadomo, ładowareczka jest europejska. Widzę, że można wymieniać. Nie ma problemu. Więc mamy ładowareczkę. Ale dojdziemy do tego, bo dochodzimy do najważniejszej rzeczy. To mogę sobie na bok dać. I takim czymś nam przychodzi nasz Steam Deck OLED. Tak, to jest OLED 512 giga.
Przyszło to z Holandii. Tak na serio. Mamy zapakowane. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie. A, jeszcze jedną rzecz miałem powiedzieć. Właśnie, bo to miało być na początku. Tych unboxingów jest bardzo dużo. Bardzo dużo. Chyba byście już to oglądali miliony, jak nie lepiej. No, ale ja też postanowiłem, że swoje też dołożę sobie coś od siebie, nie? A czemu nie? Po to się ma kanał, po to się robi, po to się bawi. Dobra. Właśnie. Tak przychodzi nam. Akcesoria sobie na pewno dokupię. Stację dokującą tak samo, bo jest taka stacja dokująca. Ona kosztuje 400 coś zł, ale jest zamiennik pod właśnie konsolę. To jest takie coś jak mamy do Nintendo Switcha, nie? Taką dokującą. I to można podłączyć wtedy pod telewizor. Pada można podłączyć, nie? I sobie grać. Ale ja sobie takie coś kupię tylko pod względem tego, żeby sobie później tą konsolkę tam właśnie ładować, nie? Może zrobimy jakiegoś streama, może nie, no zobaczymy. Dobra. Your Games. Ein Uhol. New Light. Tak, nowe życie przyszło. Dobra. No, jak zwykle. Jak zwykle. Dzisiaj jest unboxing. I jeszcze dzisiaj będzie prezentacja gier. Jakieś sobie zainstaluję. I wam pokażę, jak to działa. Jak to chodzi, nie? Ogólnie. Dobra. To możemy sobie ten na bok. I takim futerale nam przychodzi. Bardzo fajnie. Bo w Nintendo nie mieliśmy takiego futerału. Ogólnie tu możemy dać sobie ładowareczkę czy powerbank. O, to jest też dobre do powerbanka, nie? W razie W. Ale nie widzę wyjścia, żeby było ten. Ale ładowareczkę tu można sobie dać. I ona sobie tu będzie leżeć. Mamy plomby. I z takim logiem. O, fajne logo. I mamy plomby. Wiadomo, że nie było to otwierane. Mamy plombę. Mam nożyczki gdzieś tutaj. Ale jeszcze wam pokażę coś. Porównamy to też do Nintendo Switcha. Z tego względu, że to też jest, tamta też jest przenośna konsola. Tak wygląda futerał z konsolą. Tak wygląda futerał z konsolą Nintendo Switch, nie? Teraz sobie porównamy to wszystko na spokojnie. No i to tak wygląda. Bardzo fajne, bo można nosić. Ja wam powiem, że teraz jak byłem na urlopie, to bardzo mi się przydał Nintendo Switch, nie? Bardzo. No to co? Robimy. Już jest nasza konsola. Takie przychodzi właśnie plomba. Fajnie, że jest zaplombowane. Valve. Bardzo fajnie. No i otwieramy. Kurde. Na pewno szkło. Tak jak jest Nintendo. Ten. O Jezu. Jakie to jest wielkie. Jakie to jest wielkie. O matko. O, taki futerał. Bardzo fajne. Zobaczcie. Jakie to jest wielkie. Tu mamy na pewno na kartę rozszerzającą. Nie no, to jest duże. Tu mamy naładowanie. O właśnie. Tu mamy naładowanie. Tu mamy
O, słuchawki. Nawet na słuchawki jest. No i plus ten. Ale to jest wielkie. Ale nie jest takie ciężkie, powiem wam. Fajnie trzymać te erki. O, do wyścigu. Kurde. Tu mamy jeszcze dodatkowe przyciski, które możemy sobie programować. Tak, to jest na kartę. Karta kosztuje ogólnie, to co widziałem ostatnio, dedykowana właśnie do tej konsoli. Kosztuje ona 160 zł czy 170, jakoś tak. Nie chcę wam skłamać. 512 giga. Tu mamy touchpady. No. Kurde, ale to wielkie jest. W porównaniu do Nintendo. Wam powiem. Jest to. Tu mam gry i akcesoria. Zobaczcie. To jest Nintendo. A to jest ten Steam Deck. Znaczy Nintendo też jest fajne. Tylko za małe przyciski troszkę jak dla mnie. Ale ogólnie można pada sobie sparować i padem sobie pograć, nie? Macie unboxing z tym, tego Switcha też, więc bezproblemowo możecie sobie zobaczyć. Więc ten, no a tutaj mamy akurat całe akcesoria plus do tego gry. No, to tak wygląda. Tak wygląda Steam Deck. Ciekawe, czy jest naładowany. Bym mógł go spróbować odpalić. Chyba nie jest. No to go będzie trzeba podładować. Może dłużej trzeba przytrzymać. O, coś się uruchamia. Coś się uruchamia chyba. Umryka. Chyba, że to... O! Jest! Uruchamia się! Na pewno będzie trzeba zalogować się. Pierwsze rzeczy. Internet i inne rzeczy. To nie jest na Windowsie, tylko na Linuxie. Więc... To jest na Linuxie. No, powiem wam właśnie, kurde, poleżeć, pograć sobie gierki jakieś na Steamie. Słyszałem, że też jest dobry do emulacji, nie? Czyli emulatora. O! Dobra. Ekran mamy dotykowy też. Czas górski. Ciekawe, czy może Ameryka. Tu mamy Bratysława. Środkoeuropejski. Mi się wydaje, że to chyba będzie bardziej środkoeuropejski, czyli Praga, Paryż. Ale co zobaczymy jeszcze, czy coś tu mamy. Nie. Damy sobie. Zerowy. Dobra, Orange, światłowód. No tak, bo taki mam. Ja sobie wpiszę hasło tylko.
Ciekawe, czy dobrze wpisałem. Niech się połączy. No, baterii mamy. Więc... Bo może źle wpisałem. A, nie udało się. No dobra. Aha. Okej. Teraz dobrze wpisałem. Mam taką nadzieję. No mówię. Dajmy kontynuuj. No i będziemy instalować. No akurat mam światłowód, więc szybko się to zainstaluje. Powinno. No sygnał jest ok. 3 minuty. Dobra. To my się usłyszymy dopiero jak się to zainstaluje. Więc też będzie prezentacja. Jakąś gierkę ściągniemy i tyle. Więc do usłyszenia. No dobra, jesteśmy z powrotem po unboxingu. Teraz taka jeszcze mała prezentacja tej konsolki. Widzimy, tu mamy też na wyjście na powietrze, gdzie no, troszkę chodzi. No jest troszkę zabrudzona już, bo troszkę się wczoraj nią bawiłem. A jeszcze do końca wszystkich funkcji wiadomo nie uruchomiłem. Na razie tylko instalowałem gry. I tylko tyle. Wiadomo, człowiek nie ma czasu za bardzo też. Tu chodzi, wiecie co, tu chodzi o to, że ja tą konsolę kupiłem tylko po to, żeby na przykład pograć sobie leżąc w łóżku, kurde, i można było pograć jakąś giereczkę, którą bym chciał. No i tyle, no. Proste, tak? Dobra. Uruchomimy ją. Ona się fajnie uruchamia. Nie ma problemów. Szukam tej szmatki, miałem fajną. Bo na pewno kupię do niej, żeby nie skłamać, szkło i etui. Takie małe etui. Mam coś takiego. No i już się uruchomiło. Zainstalowałem gry. Jedną taką wymagającą. Będą krótkie takie te filmiki z gier. Jak na serial. No i ogólnie to tak. Można wychodzić. To co mam, wszystko moje. Tak, możemy sobie wejść z Steama, biblioteka. Tu mamy, właśnie, i tu coś takiego mamy jak... tu coś takiego mamy jak świetne na deku, czyli te wszystkie gry, które ja posiadam. To jest 480, no to jest 1/3 tych gier. No ale nie wszystkie gry są... można pograć. To ogólnie są gry, które są zainstalowane. Skróty poza Steam, jeszcze ścieżki dźwiękowe. Akurat mam tutaj. No. Fajnie przechodzić. Fajnie ten. Fajnie to wygląda. Wiadomo, nie wszystkie gry chodzą. Niby. Ale to co ja słyszałem. To niektóre niezweryfikowane gry chodzą bez problemu. Dobra, sprawdźmy sobie. Tu mamy takie kolorki. Zielony. Widzicie, to jest pod znakiem zapytania, czy się uruchomi. Tak samo i zielony, nie? Dobra, uruchomimy sobie najpierw, uruchomimy sobie tą giereczkę. Czy ona w ogóle chodzi? Dobra. Odciski palców. No zobaczymy, czy się uruchomi. Ale to brzydko wygląda.
No ja się troszkę bawiłem. Działa. Niby. Save. Mamy setting. Video. No video widzicie jakie jest. Rozdzielczość, ale to audio sobie można też zmienić. Ale ogólnie tu można sobie ściszyć i tutaj sobie ten, nie? Dobra. Back. Play. Właśnie o takie gierki mi chodzi, żeby pograć na tej konsoli, nie? Takie właśnie indyki bardziej. Nie kupowałem po to konsolę, żeby grać jakieś super gierki, bo mogę sobie to super gierki odpalić na PC-cie, nie? Tu mamy... Można to przyspieszyć? Wiadomo, te gry nie będą chodzić w 30 klatkach. W 30 klatkach. Niektóre nie, nie? To zależy. Coś będziemy mieli? Dobra. Ładnie chodzi ta gra. Ja mam szczerze, bardzo ładnie. No coś będzie można zrobić. Aha. Okej. Idziemy z papugą. Dobra. Aha, to jest życie. Dobra. Aha, musimy lampę. No dobra. Przetestowana jedna gierka. Działa. Aha, tu mamy właśnie... możemy sobie... Wiadomo. Ustawiać setting. A tu? A tutaj mamy... No w grę... Mamy wyjść z gry. Wybierz. O, już ta giereczka mi się podoba i ją będę sobie ogrywał. Tak na serio. Bo mi się podoba ta giereczka. Taka luźna i tyle, nie? Teraz przetestujemy sobie następną grę. Samochodówkę. Zobaczymy, czy zadziała. Na pewno tu będzie na tych.
Ja ją testowałem już na u siebie na kompie. I na pewno ją sobie też będę przechodził. Tak, o. Mamy karierę. I sobie tak właśnie, żeby pograć. Ale powiem wam, że nie jest szalna ta konsola. Jak na razie. Chcę zobaczyć. Jakiś wyścig pojechać. Okej. O, ale tu miliony. Nie mam tyle. Dobra, wyjdziemy sobie. Jest. Poszukamy czegoś innego. Może C1. Jest 400. Dobra, wybierzemy sobie go. Możemy przetestować sobie trasę. Przejdziemy się nim. Na pewno gaz, hamulec. Też działa. Fajnie się gra, powiem wam szczerze. Przyjemnie. Jak na razie. No wiecie, to jest dopiero drugi dzień, co posiadam tą konsolę. Wiadomo, jeszcze wszystkie opcje, które tutaj nie ogarnąłem. Spróbuję ogarnąć. No, wiadomo, zrobię jeszcze taki... myślę, że jak przejdziemy, przejdę jakiś ten... jakąś giereczkę, może... może ten... zrobimy sobie... taki... podsumowanie. Ale myślę, że to podsumowanie dopiero będzie gdzieś po miesiącu grania. Wtedy będę wiedział, nie? Wiadomo, jeszcze sobie muszę większy ten, kartę pamięci kupić. No tak patrzyłem, no to 200 zł, no. Wczoraj, znaczy ja mówiłem, że 180, nie? 170, no ale to było w promocji, nie? No niestety. Dobra. Działa, działa. Kamera jest. Dobra, super. Zobaczcie, jak chodzi. Słyszycie? Źle nie chodzi. Dobra, wyjdź. No to teraz rezydenta, nie? Zobaczymy, czy działa. Resident Evil 4. Działa. Kurde. Działa, działa. Chyba. Nie, no powinno działać. Din, 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 din. Co? I nie działa.
A, weryfikacja jakaś. Dobra, poczekamy. Jeszcze raz, jak coś ją uruchomimy. Ale powinno działać. Ok, bo widzicie, jest, że działa, nie? No, no to graj. Zobaczymy. O. Komfort. Okej. Okej. Nie, działa. Start game. Mamy bonus opcję. Kamera. Grafika. 90 Hz chodzi. Nie ma polskiego, nie? No. Dobra. My story. New game. Damy sobie. Taki. Bo to na konsoli to. Czekajcie, tylko przymknę okno, bo jakiś debil jeździ. Dobra, skip. A, trójkąt. Chapter 1. No i zobaczymy. No i chodzi. Kurde. No i szczerze powiem, że źle nie wygląda. No wiadomo, graficznie, no jeśli chodzi o peceta i ten, no to tak ładnie. Jak na konsolę? Tu mamy. Szybciej chodzić. No, chodzi, chodzi. Ok. Wiadomo, możemy sobie ustawić kontrolera, to więc nie ma ten, więc wszystko idealnie. No i ogólnie to tak wygląda. Tak szczerze powiedziawszy. No, bibliotekę sobie możemy ten. I tak mamy. Więc możemy sobie zainstalować. Niektóre gry, o, automobilistę dwójkę można zainstalować sobie. Pojeździ samochodem. I jest to tak, że ta konsola nie obsługuje. Dużo gier. Call of Duty. Jest sporo, sporo. Crysisy, dwójka, trójka. Crash. No, mówię. Ale ja ją kupiłem właśnie pod Days Gone. Pod, o, takie właśnie. O, czasami coś sobie tam odpalę lepszego. Dobra. To by było na tyle z tej prezentacji. Znaczy, unboxingu.
oraz prezentacji gier, że działają, w miarę to dobrze wygląda. Nie żałuję, że kupiłem. Bardzo fajna konsola, troszkę ciężka, no ale w porównaniu można sobie usiąść i sobie pograć. Ok, na pewno wam jeszcze nagram odcineczek taki, ale to za miesiąc, jak poogrywam troszkę gierek sobie na i sobie ten łatwo się wychodzi, bo jest zasilanie, wyłącz, potwierdź i się wyłącza. No i to by było na tyle z unboxingu i prezentacji, że konsola chodzi, działa. Powiem wam, czy się grzeje? Mało grzeje się na pewno, nie? Standardowo. Więc schowamy sobie ją do futerału. No, tutaj ciepło jest. Fajny futerał. Chowamy. Zamykamy. I wieczorkiem do grania. Dobra. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I co? Do następnego. Na razie. Hejo, pa, pa.